coś takiego jak ubezpieczenie przy wyjazdach. Rozumiem, że też otrzymałeś takie wsparcie, prawda? Jak każdy uczestnik jest ubezpieczany. Mhm. Tak, ubezpieczenie dostałem, ale pomimo tego, co... Właśnie, bo jest dużo jakby spekulacji odnośnie tego ubezpieczenia, że to powinno to zapłacić. Nie, ja mam umowę, ja jestem jakby zgodny. Ja podpisałem 30 stron papieru, na których jest napisane, że to i tak wygląda moje ubezpieczenie. I nie mogę ingerować w to jakby samym, nie wiem, prawnikami albo swoim słowem, bo ja to podpisałem, ja to jakby rozumiem. Niektóre osoby spekulują, że jak to jest, że Sebastian przeżył ciężką operację, zapłacił tyle i tyle, naście tysięcy, a ubezpieczenie wypłaciło tyle. Ja z ubezpieczenia dostałem na ten moment 4200 zł i ja więcej nie dostanę, ponieważ mój uszczerbek na zdrowiu wynosi chyba tam 7 albo 8%, bo tak jest wpisane w tabelach ubezpieczenia. Lepsza by sytuacja moja była wtedy, kiedy Dawid by miał OC, ponieważ jakby to on jest powodem tej całej sytuacji i OC, czyli... OC, czyli to jest odpowiedzialność cywilna, to jeżeli na przykład Dawid by to miał, a niestety tego nie ma, no to wtedy mógłbym na przykład coś robić w stylu jego ubezpieczalni, że jakby mógł po prostu więcej wyciągnąć pieniędzy i opłacić sobie tę całą operację. No ale że tak nie było, no to wydałem chyba 4200 w ciągu chyba tygodnia na samych lekarzy, na badania, na krew, na COVID-a i na tak samo jakieś USG, bo byłem tak, no, też nie chodzi do jednego lekarza, jeżeli coś jest poważnego, ja tam chodziłem do tych, nie, chyba u 4 lekarzy byłem i wyobrazić sobie, że u każdego zostawiłem po 2 paki i na przykład to takie 2 spotkania były, jak wybrałem jednego, to jeszcze 3 spotkania były, także to tak się szybko rozeszło, jak liście na jesieni. Siemanko, z tej strony Sebastian Tokarski z Hotelu Paradise edycji 3. Jeżeli Wam się spodobał ten wywiad, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał przeambitni.pl.